to był dziwny sen, pełen dziwnych scen i ludzi, którzy z ubrań nie odrywali cen. Pamiętam, że był dzień, siedziałem w głębi korytarza, to jakbym odtwarzał ten z wizytu lekarza. Ktoś się odgrażał, że zaraz rozkurwi salę i też miał metkę sceną i ja też taką miałem. Inny gryz palec, jakby nie mógł uwierzyć w ogrom tego, z czym jego ego miało się zmierzyć. Jeszcze inny tu przeżył przemianę w syna Boga i wznosił modły, jakby to była synagoga. A wszechobecna trwoga dawała znać o sobie. Czułem ją w drżących dłoniach, widziałem ją w oczach kobiet. Ktoś puścił plotkę pobieg, że zaraz się rozpocznie. Serce zabiło mocniej, gdy otwarto drzwi na oścież i poczułem emocje i przyspieszające tętno, gdy zacząłem rozpoznawać twarze siedzące tu ze mną. Niektórym wszystko jedno było, jakby już znali odpowiedź na to, co nas wszystkich czeka tam na sali. Niektórzy dopisali sobie kilka zer na cenach, a mnie tu stres pożerał, gdy patrzyłem na ten teatr. Lecz zamilkła scena, gdy wydano komunikat o tym, by wchodzić do środka, gdy nazwisko twe wyczyta głos głośnika i nie pytał o nikt nic i wszedł pierwszy. Znałem go z widzenia, szanowałem jego wersy. Stres targał moje nerwy, myślałem, że nie wyrobię, gdy padł strzał i usłyszałem, jak ciało pada na podłogę. I tak co osobę strzał, nikt nie wracał za drzwi, aż przyszła moja kolej, więc wszedłem tam. To był pokój, a w nim lista, na niej nasze nazwiska. Wzywała nas komisja, aby przyjrzeć się nam z bliska. Za pociągnięcie cyngla oni obiecywali skarb i wchodził artysta i padał wystrzał. Pokój, a w nim lista, na niej nasze nazwiska. Wzywała nas komisja, aby przyjrzeć się nam z bliska. Za pociągnięcie cyngla oni obiecywali skarb i wchodził artysta i padał wystrzał. Poprosili, żebym usiadł i podał im swoją wartość, abym zerwał metkę sceną, po czym odczytał zawartość. Powiedziałem, nie warto, czułem, że coś jest nie tak, bo słyszałem tyle strzałów, ale nie było tam ciał. Pytałem, czemu ja i o to, co się ze mną stanie. Mówili, bym się nie martwił, odpowiadał na pytania, a ja czułem kołatanie serca, odczytując cyfry jakby z kodu kreskowego moich snów i moich myśli. Spytali, czy chcę, by się ziścił mój sen o paśmie korzyści, ambicji i scen tego świata i dzieł, które mógłbym przeplatać tu w każdy dzień i latać, wciąż latać i z niebem się bratać, odwiedzając gwiazdy i mieć wszystkie skarby, klejnoty, złote karty, wszystko czego chce każdy, wszystko w jedną sekundę. Wszystko to mogę mieć, ale pod jednym warunkiem. I podeszli ku mnie, kładąc przede mną pistolet, tłumacząc, że stoję w tym momencie przed wyborem i to, którym pójdę torem, jest istotą tej wizyty. Odepchnąłem więc rękojeść, nie ufając obietnicy, a oni stali jak wryci, a ja widziałem wyraźnie, że strzelając zabija mnie siebie, a wyobraźnie krzyczałem, że nie dam jej, bo bez niej nie ma mnie. Wyszedłem, trzasnąłem drzwiami, obudziłem się.